Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Mam takie pytanie. Fundusz Obywatelski w wysokości 2 milionów złotych był planowany pierwotnie na rok 2014. Czyli teraz mam rozumieć, że 2 miliony złotych jest na połowę tego roku i na przyszłym cały rok, czyli w przyszłym roku nie będzie dodatkowych pieniędzy na ten fundusz? Proszę zwrócić uwagę, po pierwsze, to nie jest budżet. To są konsultacje. Na te konsultacje w konsensusie, no Rada uchwaliła, Pan Prezydent zgłosił, oczywiście inicjatywę radnych, jest 2 miliony złotych. Proszę nie patrzeć na to, jak na uchwałę budżetową. Skoro zostaną wyłonione projekty i one przejdą głosowania i będą ważne z punktu widzenia ich realizacji, to ich łączna suma nie powinna przekroczyć 2 milionów złotych, bez względu w jakich latach się odbędą. W pierwotnej wersji miał być to tylko rok 2014. Jeżeli wejdzie poprawka, to będzie to rok 2014 i 2015. Oczywiście my będziemy musieli zapewnić taką sprawozdawczość dla Państwa, żeby było wiadomo, ile te wszystkie projekty kosztowały. Ja dlaczego powiedziałem, nie powinny przekroczyć, bo proszę zwrócić uwagę, że do momentu zakończenia tak naprawdę tych zadań nigdy nie jest wiadomo, jaka będzie ich kwota, o czym też wielokrotnie dyskutowaliśmy, że nawet postępowania przetargowe jakby nie decydują, mogą być jakieś roboty dodatkowe i różne rzeczy. Czy ja się mylę? Czy w budżecie na 2014 rok jest te 2 miliony zagwarantowane, czy ich nie ma? Nie utworzyliśmy rezerwy celowej na poziomie budżetu, tak? Ponieważ nie wiadomo, jaką tą rezerwę, tak? Znaczy w ogóle były wątpliwości, czy wolno otworzyć rezerwę celową na zadania, których charakteru nie znamy.